witajcie w nowym vlogu. Mamy dzisiaj wtorek, już ostatni dzień majówki i powiem wam, że jest 22 stopnie, a jest godzina, która? 9. Także naprawdę pogoda mega, chociaż tak dzisiaj trochę straszy, więc nie wiem, czy gdzieś pojedziemy, ale myślę, że jak się nic nie zmieni gdzieś tam do 11, do 12, to na pewno tak. Słuchajcie, czas na śniadanie. Jakaś chrypka mnie w ogóle złapała. Robię kawę. Michał poszedł z Elim na spacer. I słuchajcie, oczywiście zapomniałam przesunąć boksów z brokuła. I mamy boksy. Wczoraj zjedliśmy z boksów śniadanie. Drugie śniadanie. Drugie śniadanie, bo do kawy wzięliśmy sobie taki wege... Nie wege, tylko z... no. To się nazywa fitsernik. No i mamy boksy z wczoraj, mamy boksy na dzisiaj, a też pewnie wszystkich nie zjemy, bo z nas, jeżeli gdzieś pojedziemy, to pójdziemy też coś zjeść, więc nam się to wszystko przesunie. Ale właśnie zobaczę, co na śniadanie byśmy mogli zjeść dobrego. Może z wczoraj lepiej. Pieczone kotleciki z brokułem i serem. Nie mam smaka na nic wyprawnego, bo dałam coś na słodko. O, słuchajcie, dzisiaj jest chlebek, mango, twarożek z chia i pomelo i kiwi. Także ja biorę to, a pewnie Michał zje te placuszki, muszę mu to odsmażyć. Także czekam, aż wróci. O, jesteś? Jestem. Nagrywam. I mam do ciebie pytanie, bo ja nie chcę tych placków, bo ja chcę coś na słodko na śniadanie, do kawy. I teraz pytanie, czy ty też chcesz dzisiejsze śniadanie, czyli ten chlebek mango? Tak. Czy chcesz pieczone kotleciki? Tak. Też to chcesz? No, a co? No nie, zaskoczyłeś mnie. Myślałam, że zjesz te placki. Mamy tyle boksów. Dobrobyt. Dobrobyt, no. To jest piękna pogoda, co dzisiaj robimy? Jeszcze nie. A jedziemy gdzieś? No, zobaczymy. Czekaj, to jeszcze sobisz. Robię kawę, a jeszcze mleko mi podaj z lodówki. Robię kawę i pomyślimy, gdzie pojedziemy, nie? Halo. Tak. Mówię do ciebie, a ciebie tutaj już nie ma. Najgorzej, słuchajcie, jak czasem jest taka sytuacja w sklepie. Nie wiem, czy wam się to zdarzyło. Mi się to zdarzyło milion razy. I to jak mam z Michałem na zakupach, czy z mamą, czy w ogóle z kimkolwiek, że jestem pewna, że ta osoba, z którą jestem na zakupach, stoi obok mnie i wiecie, coś tam sobie oglądam. I mówię na przykład do Micha, patrz jakie fajne. I nawijam coś tam do niego, patrz, a te obcy gościu. Mówi do mnie, no wie pani co, no fajne, fajne. Że... Ja to w ogóle mam takie talenty do takich rzeczy. Albo na przykład a to już wam chyba kiedyś mówiłam, że byłam w sklepie z butami i wzięłam jeden, tak kozaki były poukładane na ladzie, ta lada była w takim kształcie litery U. I chciałam po prostu jednego, wiecie, wziąć do ręki i sobie pooglądać. I tak wyciągnęłam ten jeden kozak, tak wszystkie buty i jak domino się posypały. Dobra, kochani, odezwę się za chwilę, bo już nie wiem, co mam robić, a co mam mówić, więc zrobię śniadanko i się odezwę. Dobra, tak wygląda nasze śniadanie. Chlebek mango, kiwi i jakiś serek waniliowy z pomelo. Powiem wam, że ekstra jest to, zarąbiste. Kawa, Michał poszedł ekonomicznie w pudełku, nie na talerzyku. Ja stwierdziłam, że zaraz jakieś ładne zdjęcie na Insta zrobię, więc przełożyłam sobie na talerzyk. No, także śniadanko, kawka, tu jakiś TV-k pooglądamy, Dzień Dobry TVN albo coś. I co, moi drodzy, i będziemy się zastanawiać, co robimy i gdzie jedziemy. Pani, ja już jestem gotowa, ogarnięta, wykąpałam się, umyłam sobie włosy, wysuszyłam i nie męczyłam już ich dzisiaj prosto w nicą, tylko je, tak wiecie, przeciągnęłam na szczotce, bo coś tutaj... się dzieje ostatnio z tymi końcówkami i chciałam wam jeszcze pokazać, co mam dzisiaj na sobie. Więc tak, biała taka trochę, wiecie, w męskim stylu koszula, to jest koszula Sinseya i ja ją mam w rozmiarze chyba XL, bo chciałam, żeby ona była taka, wiecie,
luźniejsza, żeby wyglądała tak, byście sobie po prostu ubrały koszulę od swojego faceta. Także coś takiego. No i do tego leginsy, to są te leginsy, druga skóra z chiary, z tym takim zakładanym tutaj pasem. Uwielbiam te leginsy i powiem Wam, że mam takie wrażenie, że one wręcz chłodzą ten materiał, to jest taki w ogóle materiał sportowy. Bardzo ładnie wygląda, on ma taką, on jest taki, wiecie, jakby sztuczny, ale nie błyszczy się, taki jest matowy, więc ładnie wygląda. Więc moim zdaniem fajnie się sprawdza do mega sportowych stylizacji, ale właśnie też koszula, coś takiego właśnie bardziej eleganckiego, no wiecie o co chodzi, takiego bardziej, mniej sportowego. No i do tego super stary, wygodne buty na dzisiaj. I też się mnie pytacie, skąd je mam te super stare, gdzie kupiłam, żeby Wam podlinkować. Ja słuchajcie, kupiłam stacjonarnie chyba w Caesarze, w no, gdzie? W Silesii, w Katowicach. One były wtedy w mega cenie. One mają taką grubszą, podwójną podeszwę, one są takie trochę wyższe, ale już ich nie ma. I powiem Wam, że nawet szukałam na internecie, żeby Wam wysłać jakiś link, ale ich, słuchajcie, nie znalazłam. Trzeba szukać, bo czasem takie inne te superstary się pojawiają na jakichś takich dziwnych stronach, więc w Google po prostu trzeba szukać, ale bardzo są fajne i bardzo, bardzo, bardzo wygodne. No i tak, no i okulary przeciwsłoneczne, bo dzisiaj jest przepiękna, przepiękna gorąca pogoda, to tak. Jest mi po prostu strasznie gorąco u nas w mieszkaniu, nie wiem, może przez tą, wiecie, ciepłą kąpiel, suszenie włosów, teraz jeszcze prasowałam koszulę, więc jest mi mega gorąco. No, a co my mamy w planach? Słuchajcie, jedziemy w jedno miejsce coś ogarnąć, może uda mi się coś ponagrywać, to Wam pokażę. A tak to jedziemy sobie... Gdzie mężu jedziemy? Zamek Mirów, także dzisiaj też, wiecie, nie lenimy się, jedziemy gdzieś pospacerować, aczkolwiek Ed dzisiaj odpadł, mówi, że on już nie ma siły chodzić i nawet jak Michał z nim na spacer dzisiaj chciał wyjść, to po prostu uciekał pod łóżko i mówi, nie, nigdzie z Wami nie jadę, także dzisiaj jedziemy sami, tak na spokojnie już pospacerować sobie na jakieś takie właśnie ruiny zamku, coś pooglądać, przejechać się i pokorzystać jeszcze z tej ładnej pogody, także ja tak dzisiaj wyglądam. No i co? I widzimy się za chwilę. Dobra, słuchajcie, byliśmy się przejechać, bo mówiłam Wam, że jeszcze jedziemy coś załatwić, więc byliśmy się przejechać Fordem Mustangiem. I jesteśmy zakochani w tym samochodzie. I tak myślimy, co by tu sprzedać, żeby go kupić, ale naprawdę powiem Wam, że mega super samochód. Byliśmy bardzo napaleni, ale się okazało właśnie, że... Znaczy okazało, no w sumie kolega od Michała ma Mustanga i stwierdziliśmy, że... Wykorzystamy i się przejedziemy, bo jak byliśmy w salonie, to okazało się, że w ogóle nie mają Forda Mustanga, takiego, wiecie, nawet żeby się przejechać, posiedzieć, zobaczyć, nie ma takiej opcji. Zresztą teraz nowy Mustang ma tylko silnik, jaki 5.0, tak? No, a ten jest 2.3 EcoBoost, to się nazywa. I ma ile? 360 koni? 317, no. Około 320. Tyle by mi, słuchajcie, starczyło, ale mega. Nie wiem, no ja lubię samochody i zawsze mnie to w jakiś tam sposób większy czy mniejszy, jakby motoryzacja mnie jarała. Także, no fajne auto, nie? Fajne, no. Tak. Nie jechałam, słuchajcie, bo mówię, no nie będę ryzykować, bo tam był automat. Ja nie jeżdżę samochodem w automacie, nigdy nie jeździłam, więc wiecie, mogłabym koledze zrobić malucha z Mustanga. Ale Michał się przejechał i sztos, nie? Sztos. Nie czuć prędkości, fajnie mruczy, nie? Tak, no pięknie. W ogóle tak jedziemy, no i tak mówię, bo na autostradę pojechaliśmy oczywiście się przejechać. No i mówię do Grześka, ile masz na blacie, bo już czuję, że jedziemy szybko. I mówi 220 i powiem Wam, że byłam w szoku, bo w ogóle nie czuć, że to jest ta prędkość, w ogóle. Nie? Mega. Mega. Michał w ogóle za nie mówił z wrażenia, dwa razy przejechał zjazd. Zamiast skręcić w prawo, skręcił w lewo. Zdarza się, za dużo emocji. Za dużo emocji. Za dużo się działo. Tak, także jedziemy ostudzić emocje naszym rumuńskim Ferrari. I jedziemy na ten Zamek Mirów i na jakieś jedzonko. No, już pora, nie? Ja już jestem głodna, powiem Ci, wiesz, ale ja bym jakąś kawę ciachnęłam. Tak oszukać trochę głód. Tak. Ze stacji benzynowej chyba kawa. No już obojętnie, może być ze stacji benzynowej kawa, bo jedziemy dalej, jedziemy sobie tam potem połazić, coś zjeść, no tak chyba wiecie. Chciałam powiedzieć typowa niedziela, ale dzisiaj jest wtorek, no ale taki typowy wolny dzień. To co lubimy najbardziej, gdzieś pojechać, pooglądać, połazić i zjeść coś dobrego, ale to chyba jak każdy, co? Co? Dalej jesteś? Dalej jestem.
Pełen emocji. Dalej mi coś nie gra w tym aucie. W tym. W tym coś ci nagra. Jak wymienimy kierownicę z takim znaczkiem konia, to... to może będzie ci bardziej odpowiadało. Świetlana lusterka, jeszcze ten... Nie, naprawdę, mega w ogóle wygodne siedzenie. Siedzenie, dużo miejsca, dużo nie? Dużo miejsca, no jak na takie auto. Nawet z tyłu, słuchajcie, siedziałam i Krzysiek się śmiał, że tył jest dla niskich osób, więc ja przy prawie 1,80 m wzrostu zmieściłam się tam do tyłu, nawet nie było tak tragicznie, aczkolwiek wiecie, na taką jakąś tam małą przejażdżkę, ale nie żeby tam na przykład jechać, nie wiem, nad morze, tak, i siedzieć całą drogę z tyłu, to musiałabym przybrać jakieś różne pozy, chyba żebym tam, nie wiem, nie dostała przykurczu z tyłu. Dobra, kochani, no tyle w temacie właśnie motoryzacji. Także jedziemy. A mruczy. No, nasz też mruczy, nie? Tylko z innego powodu. Z powodu trzech cylindrów. Dobra, nie kompromitujmy się już. Dobrze, moi drodzy, my już jesteśmy na miejscu. Mieliśmy jechać na co? Na Mirów. Na Mirów, ale koleżanka w ostatnim momencie powiedziała, jedźcie sobie do Olsztyna, jest fajniej, ciekawiej, ludzi jest w trzy i trochę, słuchajcie, no ale też taka pogoda dzisiaj, no i ostatni dzień majówki wolne, ale bardzo fajnie, zobaczcie sobie, tutaj ludzie siedzą na trawce, można połazić, pozwiedzać, także co mąż, idziemy. Let's go. Let's go. Idziemy zobaczyć, co tu jest ciekawego. O, ja sobie już ubrałam kamizelkę, bo powiem wam, że w słońcu jest mega fajnie, ale jak tak zawieje i słońce się schowa, to jest chłodno, nie? No. Będziemy znowu, moja kondycja wystawiona ćwiczysz, na próbę. Ćwiczysz kondycję cały czas. Ale musimy, wiesz, spalić trochę kalorii, żeby mieć miejsce na dobre jedzonko. Także ekstra, bardzo fajnie to jest, bardzo mi się podoba. No chyba tam na wprost, nie? Tak, i tam można iść na jakąś platformę widokową. Tak, dowiedziałaś się już? Tak, tylko to jest osobno płatne i fajne widoczki są, także idziemy. Siedliśmy sobie tutaj od drugiej strony, to też pełno ludzi, zobaczcie, ale ekstra, tu jest pełno takich skałek, wspinają się też na skałkach, także naprawdę super tu jest, nie? Fajnie. Trochę się pogoda popsuła, bo jakieś chmury się zrobiły. Jura Krakowsko-Częstochowska. Tak, właśnie, jakby ktoś nie wiedział, gdzie jesteśmy, to Jura Krakowsko. To ten Olsztyn koło Częstochowy, nie? Zobaczcie, jak moje włosy wyglądają, ale nawet sobie szczotki nie widziałam, ale tutaj tak wieje. Że będę wyglądać jak wiedźma. Co tam mąż, powiesz, zadowolony jesteś? Jak bardzo. Twoja kondycja dzisiaj? Lepiej, progres widzę. Lepiej, nie? Widzisz? Po Cieszynie widzę progres. Ale mówiłeś ostatnio, że brakuje ci gór. To masz taką małą namiastkę chodzenia po górach. Nie, jest ekstra. Powiem wam, że jeżeli jesteście gdzieś tutaj z okolic, albo będziecie gdzieś jechać na Śląsk, to warto się tutaj zatrzymać. Tu też są hotele, też są różne noclegi, więc to też nie jest tak, że wiecie, że tylko z trasy można sobie tak pochillować w ogóle, nie? Można, no, Częstochowa też jest co zwiedzać. Tak, właśnie ten Mirów, jeszcze ten Olsztyn tutaj, gdzie jesteśmy, no i Ogrodzieniec, to też na pewno znacie. Olsztyn niedaleko już. Ale powiedz mi, na Ogrodzieńcu jest też ten pokaz? Na Ogrodzieńcu? Tu jest pokaz. Tu? Tu jest pokaz. A nie na Ogrodzieńcu? Nie. Mi się wydawało, że na Ogrodzieńcu jest pokaz. Na zakończenie lata. Na zakończenie lata. To możemy przyjechać sobie też zobaczyć, nie? Możemy. Pokaz fajerwerków. No, nie mieścisz mi się w kadrze. Mam za krótką rękę. No i także też sobie usiedliśmy, bo mamy dużo czasu jeszcze. Zrezerwowaliśmy sobie stolik na 17.30, a jest chyba 16, nie? No, przed 16 jest... Ładny jesteś? Tam jest dobre jedzonko. Zabieram Michała tam, gdzie byłyśmy z koleżanką. Też tam vlogowałam wtedy i był czarny makaron z krewetkami i przepyszna pizza. Także na pewno pojesz. Tak. A idziemy jeszcze tutaj dalej? No, na tą basztę idziemy. Na basztę, tam jeszcze idziemy. O tam. No i potem już powoli sobie będziemy szli spacerkiem do auta, nie? Bo tam też się do tej knajpki jedzie z pół godziny stąd. Także tak, kochani. Dobra, mykamy.
My już jesteśmy w Zosieńce. Wasze zdrówko. Słuchajcie, mam piwo z sokiem. Michał mi poszedł po piwko i wykup mi, co to miało być, pilsner. A pani powiedziała, że pilsnera nie miesza z sokiem malinowym, może mi nalać kozel, tak? Tak. Kozla? Kozel. Kozel? A to się odmienia? Nie wiem, kozel. Piwo kozel. Także mam piwo kozel z sokiem malinowym, pilsnera nie mieszamy. Pamiętajcie. Jakby co. A ty, biedaku, to znowu bezalkoholowe, nie? Tak, nie urządziłaś. No. Ale super tu jest, słuchajcie. To jest Zosieńka 1935, tak, tak to się nazywa. Żarki Letnisko. Jak gdzieś tutaj jesteś, to też z okolicy też polecam, bo mają pyszne jedzenie. Michał sobie wziął pizzę, a ja sobie wzięłam, tak jak ostatnio byłam z koleżanką, tagiatele z krewetkami, bo po prostu jest obłędne. Najlepsze tagiatele z krewetkami, więc naprawdę, jeżeli macie okazję, to sobie tutaj musicie podjechać. Nie? Tak. Co to taki małomówny? Ja to ogłoszenia przeglądam. Ogłoszenia przeglądasz? Kupujemy Mustanga? Kupujemy, jeszcze nie wiem kiedy, ale... Na moją 40 możesz kupić Mustang. 2 lata? No nie, no bez sensu. To nie, szybciej. Na moje najbliższe urodziny, we wrześniu. To jeszcze w tym roku. Na to... Trochę za wcześnie. Za wcześnie? Zobaczymy. Czemu? Sprzedasz swoje Ferrari? I kupimy. Nie? Pewnie. Dobra, kochani, czekamy na jedzonko. Chillujemy. Tu jest super fajnie. I wasze zdrówko. Za ostatni dzień majówki. Słoneczne. Słoneczne, ale też pogoda się uda. Tak mówię właśnie, jakbym widziała, że ta pogoda będzie taka fajna, to chyba byśmy gdzieś pojechali. Na 4 dni, nie? Ale i tak jest fajnie. Dobra, jedzonko już mamy, tylko że tym razem mam jakiś zielony makaron, nie czarny, ale krewety są, na pewno będzie dobre. I mamy pizzę. Szparagi, ogórek chciałam powiedzieć, pomidorki, szynka, szwarcwaldzka, no i coś takiego, jak mozzarella chyba tam była, tak? Mhm. Jakiś ser. I ser, także tak to wszystko wygląda. I słuchajcie, szamamy, bo jesteśmy tacy głodni. Jestem mega ciekawa dzisiaj tego makaronu, bo mówię, całkiem inaczej wygląda niż ostatni, jak z Mirolą byłyśmy, wiesz, bo był wtedy czarny ten makaron. To co, kochani, jak zawsze standardowo życzymy wam smacznego, jeśli ktoś je teraz właśnie razem z nami. Hej, to znowu ja. Już wróciliśmy do domu i przyszłam sobie zrobić jakąś pielęgnację dzisiaj. Chyba sobie zrobię jakąś maseczkę. Powiem wam, że niby taki wtorek, ale trochę taka niedziela dla mnie dzisiaj, że wam też mówiłam, a zawsze w niedzielę robię sobie jakieś maseczki, peelingi, takie rzeczy. A teraz w tą niedzielę nic nie robiłam, więc może dzisiaj coś ogarnę. Taka dosyć mocna pielęgnacja. Tonik z kwasem. Ten mam ulubiony. I naprawdę powiem wam, że jak zaczynają mi się robić jakieś takie wypryski, zwłaszcza przed miesiączką, czy wiecie, jak to u nas jest, przynajmniej u mnie tak jest, że przed miesiączką wyskakują jakieś takie wypryski, jakieś takie, wiecie, drobne właśnie, to fajnie sobie też radzi ten tonik i jakoś szybko się tak fajnie wszystko goi. Także ja oczywiście buzię już mam umytą, zmytą i tak dalej, dlatego też od razu już tutaj wjeżdża pielęgnacja, tonik, krem pod oczy. Cały czas używam tego. Nic nowego nie kupiłam, ale cały czas wymiennie na noc używam też tego My Power Elixir Revitalizing Serum z Mia. Coś takiego. I to używam, tak wiecie, 2-3 razy w tygodniu, bo to jest bardzo tłuste i nie chcę sobie ciapkać wokół oczu takim tłustym kremem z uwagi na rzęsy. Bo faktycznie jak używałam codziennie tego eliksiru, to szybciej mi rzęsy wylatywały. Jest to jednak tłusty produkt, a takie rzęsy tego nie lubią. Natomiast powiem wam, że ja jestem bardzo zadowolona z tego kremu. Nie jest on jakimś takim demonem liftingującym i faktycznie tego mu brakuje, ale chyba żaden, naprawdę żaden krem pod oczy tak ładnie nie wybielał, nie rozbielał, wiecie, takich tutaj zaciemnień pod oczami. Dobra, i co? Miałam zrobić jakąś maseczkę, ale chyba mi się nie chce. Albo może coś zrobię. Nie wiem, dzisiaj jestem jakaś niezdecydowana. Michał poszedł właśnie z Elim na spacer i jeszcze chyba sobie włączymy serial. I włączyliśmy teraz serial Co kryją jej oczy.
Behind her eyes, tak jest chyba po angielsku ten tytuł, jak się nie mylę. Teraz nie pamiętam, jak jest przetłumaczone na polski, czy co jest za jej oczami, co kryją jej oczy, coś takiego. Jesteśmy na trzecim odcinku. No taki powiem wam do obejrzenia. Nie jest to też taki serial, że następny odcinek, tak przynajmniej mi się wydaje. Ale całkiem spoko, można sobie właśnie wieczorem gdzieś tam dla chillu obejrzeć. Nie, jednak nie robię tej maseczki. Nałożę sobie ten Cicer Par z doktora Yard Plus. To jest ten Tiger Grass Serum. Ja też kiedyś darowałam w TK Maxie. Już mam właściwie taką resztówkę, ale jest bardzo fajne i właśnie fajnie mi się sprawdza, jak nałożę sobie właśnie ten tonik z kwasami. On jednak trochę tak podrażnia i czuję, jak ta skóra trochę tak szczypie, więc jak nałożę sobie to serum, to idealnie ze sobą współgrają. No i tak dla przypomnienia, w TK Maxie znowu są te kosmetyki z doktora Yarta, więc jeżeli na coś polujecie, one oczywiście są w takiej wersji mini. Ja lubię akurat takie wersje, bo powiem wam, że zauważyłam, że jak długo używam jednego kremu, to moja buzia się do niego przyzwyczaja i jakby już nie widzę takich efektów pielęgnacji jak zaraz na początku, więc takie mniejsze pojemności, mimo że to może nie jest ekonomiczne, zwłaszcza przy takich droższych kosmetykach, no to lepiej mi się po prostu sprawdzają takie mniejsze ilości i ta moja buzia, nie wiem, po prostu za każdym razem, kiedy nakładam jakiś nowy produkt, nowy krem i wdrażam coś nowego, to widzę, że ma taki zastrzyk, wiecie, tej nowej pielęgnacji i ewidentnie to widać. A jak używam cały czas tego samego kremu, to już tak jakby, nie wiem, no nie widzę tych efektów, nie wiem, ta skóra się przyzwyczaja, znaczy wiem, że tak jest, więc może faktycznie jakieś takie większe ilości jakby, no nie sprzyjają mojej cerze. I cały czas też używam tego Estée Lauder, nic nowego nie mam, już go mam, tak wiecie, trochę na końcu. To jest super krem, naprawdę super krem, ale powiem wam, że jak mi się skończy, to nie wiem, czy się nie szarpnę, nie kupię sobie kremu i kremu pod oczy z Hydropeptide. Pamiętacie jakieś takie pierwsze filmy? Ja wtedy miałam bardzo dużo kosmetyków z Hydropeptide. I powiem wam, że chyba te efekty były takimi najlepszymi efektami. I wydaje mi się, że właśnie takie długie stosowanie, czyli takiego pełnego opakowania tych kosmetyków nie powodowało, że ta moja buzia się przyzwyczajała i nie widziałam efektów, wręcz przeciwnie. Więc nie wiem, czy po prostu sobie nie kupię z tej niebieskiej, na pewno krem do oczu, pod oczy, do oczu. Bo powiem wam, że przez te wszystkie kremy, które przebrnęłam, każdy jest fajny, każdy jakby daje też coś innego, tak mówię, nawet ten z tego doktora, doktor Vilsch Norell, też jest fajny, ale mówię, no on jest niby 60+, to jest w ogóle zabawne, natomiast ja bym go poradziła dziewczynom około 30 roku życia, gdzie potrzebują takiego delikatnego liftingu, bardziej takiego właśnie rozjaśnienia cieni pod oczami, takiego obudzenia tego oka, żeby ono wyglądało po prostu lepiej, ale miałam kremy, które wiecie, nie były dedykowane dla osób powyżej 60 roku życia i super sobie radziły i ja widziałam to napięcie, są po prostu dużo lepsze, tak, dlatego powtarzam po raz kolejny, nigdy nie sugerujcie się właśnie tym, że kremy są gdzieś tam wiecie właśnie 60+. Że powiem wam, że chyba zaraz idę sobie usiąść i popatrzę sobie na internecie, bo dawno nawet nie wchodziłam na stronę Hydropeptide, co aktualnie mają. No i na ten krem, na sam koniec nakładam właśnie to serum na usta, bo też fajnie mi się to sprawdza. Powiem wam, dzisiaj tak wiało i takie było, niby wiecie, niby raz słońce, raz chmury, więc coraz mam w okularach przeciwsłonecznych, ale muszę sobie kupić jakieś takie ciemne okulary. Ja nie wiem, o co chodzi, ale ja mam tak wrażliwe oczy, że ja sobie nie wyobrażam nie chodzić w okularach przeciwsłonecznych, nawet jak jest tak, wiecie, trochę słońca, trochę chmur, a już w ogóle jechać autem bez okularów przeciwsłonecznych w lato, to już jest w ogóle dla mnie dramat, bo ja strasznie mrużę oczy, zaraz mi lecą łzy i to jest tragedia, więc będę musiała się rozejrzeć za jakimiś takimi naprawdę ciemnymi okularami, które takie naprawdę ostre słońce, może też to pierwsze słońce, nim to oko jest nieprzyzwyczajone po prostu do słońca, trochę bardziej i skuteczniej będzie chronić. Dobra, kochani, więc tyle już na zakończenie dzisiejszego vloga. I co, jutro jest środa, taki poniedziałku, środa, więc fajnie, już tak sobie pisałam z koleżanką, że to do pracy, ale mega krótki tydzień, bo właściwie 3 dni w pracy,
A weekend przeleci jeszcze szybciej, bo mówiłam wam, przyjeżdżają do nas nasi znajomi, będą u nas cały weekend, więc też nie wiem, co będę nagrywać przez weekend. Mam nadzieję, że coś mi się uda, bo chciałabym znowu wpaść w ten rytm regularnych filmów. Wy mnie też motywujecie zawsze jakimiś wiadomościami, że więcej filmów, że tęsknimy, nie ma co oglądać, więc no, więc to mnie też tak zawsze motywuje, więc obiecałam sobie, że ładna pogoda, wiosna, zaraz będzie urlop, wakacje, więc te filmy będą częściej. Na pewno, obiecuję. Trzymajcie się ciepło, buziaki, pa, pa.